Ale proszę pani, ja przecież powiedziałam, tutaj nie wolno ze zwierzątami. Spokojnie, to jest naprawdę spokojny piesek ogarnięty. Ja rozumiem. Ale może pan... Cześć, Mati. Dobrze, że jesteś. A co, stało się coś? Wiem, co matka zrobiła. Nie tutaj może, co? Dobrze. Chodź. Chodź, Sieneczka. Co Patrycja robi tutaj z tym kundą? Ja jej powiedziałam, że tutaj nie wolno ze zwierzętami, ale mnie nie posłuchała. Dobra, dobra, Tiu. Idę podsłuchać, co gadają. Wierzyć, ale słuchaj, Piotr, naprawdę, wiesz, ona musi postawić na swoim. Jak zawsze. Jesteś troszkę niesprawiedliwa. To co, teraz zrezygnujesz ze swojej pasji? Może będę musiał. No co, bo matka się wkurzyła, tak? Dobra, na razie przestanę latać, przynajmniej dopóki nie ochłonie. Ale ona nie ochłonie, Piotr, ja z nią porozmawiam. Nie, nie, nie chcę, żeby na ciebie też się wkurzyła. To niech się wkurzy. Boże, jak się przestraszyłam. Może nigdy nie będę z Piotrkiem, ale przynajmniej zabrałam mu to, co kocham. Czyli co? Latanie. Poszło lepiej niż myślałam. Po tej małej akcji z matką kazałam mu przestać latać. Szelka! Sylwia! Co ty podsłuchujesz? Ja? Błagam cię, a ten kundel taki śmierdzący, co ty w ogóle tu robisz z tym kundlem? Brawo! Klinika stomatologiczna na europejskim poziomie, obsikana przez jakiegoś włochatego kundla. Teraz jeszcze sanepid nam tu potrzebny. Ale przecież ona nic nie obsikała, weź się ogarnij. Widzisz, jak ona jest mądra? Wyczuwa złych ludzi. Nie zagalopowałaś się za bardzo? Ja? To chyba było do siebie. Tak, uspokoić. Jestem u siebie. To jest klinika, a nie kleparz. Patrycja, potem pogadamy. Cześć.